Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a. Przygotowaliśmy dla Was nową serię pod tytułem Ile to kosztuje? Będzie o tym, ile kosztuje początkująca jazda na szosie, ile kosztuje, jak już trochę się wkręcimy, ile kosztuje, kiedy sky is the limit, ile można kasy utopić maksymalnie w byciu kolarzem, amatorem. Będzie też o triatlonie. Też zrobimy takie trzy porównania, jak wystartować triatlon początkująco, najtaniej, żeby sobie spróbować. Ile to kosztuje, jak się trochę wkręcimy i na ile można popłynąć, jak wkręcimy się bardzo. Także dzisiaj, w dzisiejszym filmie, będzie o tym, jak zaczynamy jeździć na szosie, to ile potrzebujemy wydać na to kasy. Oczywiście, żeby zacząć jeździć, potrzebujemy rower szosowy. No i tutaj nie obejdzie się już kompromisem. Tu już damka żony, ani góral starszego brata tego nam nie obsłużą. Musimy sobie kupić rower szosowy. Taki rower nowy, myślę, że można próbować kupić w granicach 2000 zł. Pewnie będzie to produkt raczej dużych sieci takich sportowych, marketowych. Ale jakiś ludzki rower szosowy kupimy już pewnie około 3000 zł. Będzie miał oczywiście aluminiową ramę, karbonowy widelec powinien mieć. To poprawi odczucia z jazdy, bo karbonowy widelec dużo lepiej będzie pracował, nie będzie tak tłukło nam po nadgarstkach na nierównościach, które bardzo rzadko, ale na polskich drogach się trafiają. Także warto, kupując taki rower, wybrać taki właśnie, który ma karbonowy widelec, bo nasz komfort jazdy się trochę poprawi. Rama będzie aluminiowa, bo będziemy celowali w te budżetowe modele. Osprzęt będzie najprawdopodobniej jakąś grupą Shimano, czy to będzie Claris, Tiagra, Sora. 105 raczej się nam nie przytrafi pewnie w tych najtańszych modelach. Także rower zakładamy 2,5 do 3000. No dobrze, kupiliśmy ten rower. On ma pewnie, nie ma pedałów, albo ma takie plastikowe pedały. Stoimy w dżinsach i w swetrze w serek i musimy coś z tym dalej zrobić. Potrzebujemy pedałów, bo na platformowych pedałach jazda na szosie nie jest ani efektywna, ani bezpieczna. Może Wam się ześlizgnąć noga, nie macie dobrej kontroli nad rowerem, nie macie dobrego przeniesienia swojej siły na napędzanie roweru. Czyli będą nam potrzebne pedały zatrzaskowe. Taki najprostszy model Shimano PDR 540. Jest to klasyczna konstrukcja obecna na rynku od wielu, wielu lat. To jest koszt katalogowo około 220 zł. Ja będę Wam podawał ceny, ile to kosztuje w pierwszej cenie na półce, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma pojęcie i potrafi sobie wyszukać okazyjne ceny, czy to w necie, czy odkupić coś od znajomych, można to kupić sporo taniej, pewnie około 30%. Ale wyjściowo takie pedały kosztują 220 zł. Ja osobiście, nawet jeżeli kupujecie pierwsze pedały jako początkujący, polecałbym dołożyć, to jest około 40-50 zł, do pedałów model wyższych R550, dlatego że mają już inną konstrukcję, dużo nowocześniejszą. Taki element, który się najszybciej zużywa, jest tam metalowy, więc on się praktycznie nie zużywa. Są to dużo lepsze pedały, ale podstawowy model kosztuje 220 zł. Oczywiście do tych pedałów będą nam potrzebne buty. Najtańsze buty na rynku, w których da się jeździć, jest to koszt od 199 do 399 zł, powiedzmy. Tutaj mamy akurat buty Bontragera. Wybrałem je między innymi dlatego, że Bontrager ma 30-dniową gwarancję satysfakcji. Mało kto o tym wie, ale to jest tyle fajne, że kupując produkt Bontragera, jeżeli nie jesteście z niego zadowoleni, w ciągu 30 dni możecie go wymienić na inny. Jeżeli nie traficie z rozmiarem buta, jeżeli dojdziecie do wniosku, że z jakiegoś powodu nie chcecie jeździć w takich butach, możecie wymienić sobie te buty na koszulkę. Taki prosty model buta najczęściej ma mocowanie bloka zarówno w systemie trzyśrubowym pod bloki szosowe, jak i dwuśrubowym pod bloki MTB czy Crank Brothers. Więcej o tym systemie na naszych filmach o butach i pedałach możecie sobie obejrzeć. Także wybieramy podstawowy jakiś but. On będzie miał oczywiście plastikową podeszwę, która jest dość elastyczna. Ten but nam się będzie troszeczkę uginał, ale do podstawowej jazdy nam wystarczy. Także w granicach 200 do 400 zł ogarniamy temat obuwia. Mamy rower, on już ma pedały, mamy buty, jesteśmy w stanie jechać. Co kolejne jest nam absolutnie niezbędne. Następna rzecz absolutnie niezbędna jest to kask. Podejrzewam, że najtańsze produkty kaskopodobne to jest pewnie gdzieś 50-90 zł i są to styropianowe skorupy spełniające jakiś tam atest z przyklejoną na klej albo na taśmę skorupą kolorową z jakimś paskiem, który to mocuje.
ale to jest pomyłka. Dobry kask powinien być wyprodukowany jednak przez firmę, która specjalizuje się w produkcji kasków i powinien kosztować w granicach 200-300 zł. 100, pewnie 59, półtorej stówy to jest granica, poniżej której w pierwszej cenie ten kask raczej nie ma szans być dobrym kaskiem. Czyli liczmy około 200-300 zł. Taki lepszy kask ma już przyzwoite gąbki w środku, ma oczywiście dobrą regulację obwodu głowy, ma regulację pasków, też przyzwoitej jakości plastik w klamrach i wszystkie inne rozwiązania. Może mieć elementy odblaskowe, prawdopodobnie będzie już, powinien być już wykonany w technologii in-moldu, czyli zewnętrzna skorupa jest połączona ze skorupą styropianową. Wzmacnia to kask, zmniejsza ryzyko, że on nam się uszkodzi gdzieś w transporcie i tak dalej. Więcej o kaskach i tej technologii z kolei możecie znaleźć w naszym filmie o kaskach szosowych Abusa. Mamy kask, mamy rower, mamy buty, pedały. W zasadzie w tym setupie jesteśmy w stanie już iść się przejechać. Z tym, że jeżeli pójdziemy jeździć w takim wydaniu, to po powrocie będziemy mieli kilka problemów. Jeden z nich to będą nasze oczy. Przy prędkości, pęd wiatru, drobinki piasku czy owady mogą i praktycznie na pewno będą wpadać nam w oczy. Będzie nam się źle jeździć. Rozwiązaniem są oczywiście okulary. Możemy użyć jakichś posiadanych okularów. Możemy użyć najtańszych okularów sportowych, które kupi się już naprawdę za grosze, bo to są koszty rzędu 30-50 zł. Około 100 zł kupimy już jakiś sensowny model marki, która ma soczewki, przez które coś widać. Ja osobiście jestem zwolennikiem kupienia okularów fotochromatycznych. Tu mam akurat jeden z prostszych modeli na rynku. On kosztuje 260 zł. A co znaczy fotochromatyczne? Fotochromatyczne to znaczy, że teraz, kiedy jestem w pomieszczeniu, ma jasne szyby, ale kiedy wyjdziemy na słońce, te szyby ściemnieją. To nam załatwia temat kilku szyb i wymiany tych szyb, co może powodować, że pęknie nam oprawka albo zgubimy któryś ze szkieł, czy nam się porysują w kieszeni, czy coś takiego. Mamy jeden model okularów i zarówno jeżeli wyjeżdżamy w południe, jest pełne słońce, okulary dobrze nas chronią, bo dopasowują, ściemniają się szyby, dopasowują ochronę do dużego słońca, a jednocześnie jak wracamy o zmierzchu, to szyba się rozjaśnia i dalej możemy tych okularów używać, widząc, co się dookoła nas dzieje. Załatwiliśmy temat oczu. Co jeszcze na pewno będzie problemem? Na pewno będzie nas bolał tyłek po jeździe. Niestety rower szosowy ma dość wymagającą sylwetkę, bo siedzimy pochyleni. Siodełko w rowerze szosowym nie należy do najbardziej wygodnych foteli, w którym można spędzać godziny. Także rozwiązaniem tutaj będą spodenki kolarskie. Spodenki kolarskie, jeżeli jesteśmy grubsi i nie chcemy wyglądać jak Salceson, możemy sobie kupić shorty z wbudowanymi wewnętrznymi takimi spodenkami. I to też przy jeździe początkującej jest ok. Nie wygląda to stylowo, ale szczególnie jeżeli jeździmy sami, jest to dopuszczalne. Spodenki kolarskie, takie prawdziwe, są to spodenki z lajkry przylegające przy ciele z kilku względów. Aerodynamika, wygląd, żeby się nie zaczepiały w czasie jazdy o siodełko, jak wstajemy z siodełka i tak dalej. No i oczywiście wkładka, która podnosi komfort znacząco. Także wtedy godzina, dwie czy trzy spędzone w siodle już nie będą takim wyzwaniem. Koszt spodenek sensownych to jest od około 150-200 zł w górę. W górę oczywiście bez większego limitu, ale o tym powiemy w odcinkach medium level price i high level price. Mamy spodenki. Co z koszulką? Koszulkę możemy oczywiście użyć jakąkolwiek posiadaną sportową z tworzyw sztucznych, które szybko odprowadzają wodę, ale koszulka kolarska ma pewne rozwiązanie, którego nie ma inny rodzaj koszulek sportowych. Mianowicie koszulka kolarska ma z tyłu kieszonki i do tych kieszonek schowamy telefon, klucz od chaty, możemy tu schować zapasową dętkę, pompkę, łyżki do opon, jakieś takie pierdoły, które nam są potrzebne. Jeżeli ktoś jeździ z muzyką, może sobie schować tutaj odtwarzacz muzyczny. Czasem producenci jedną z koszulek robią z zamkiem, tak jak tutaj. Ta akurat jest przeznaczona na muzykę, bo ma wyjście na słuchawki, ale ja bym
jej użył na przykład do przechowywania kasy, która na wycieczce może się przydać, a na pewno nam nie zginie, jeżeli ją tutaj schowamy. Koszt koszulki nie jest duży, bo to od około 150 zł spokojnie kupimy przyzwoitej jakości koszulkę. To jest akurat bardzo fajna, już taka lepsza koszulka Treka. Ona kosztuje 299 zł. Jeżeli się nie wywrócimy i nie podrzemy takiej koszulki, to spokojnie wystarczy na więcej niż jeden sezon. Także jak sobie kupimy taką koszulkę raz, to używamy jej dość długo. To już jesteśmy ubrani. Aha, brakuje nam jeszcze rękawiczek. Rękawiczki nie są niezbędne. Ja często jeżdżę bez rękawiczek, bo nie wiem gdzie są, bo mi się ich nie chce zakładać, bo jadę tylko na godzinę, albo żeby mi się ręce równo opalały, to ich nie zakładam. Ale zasadniczo lepiej się jeździ w rękawiczkach niż bez, z kilku względów. Po pierwsze, dłoń, jeżeli nam się troszkę spoci, to w rękawiczce ma cały czas dobrą przyczepność do kierownicy, mamy dobre trzymanie, nie ma problemu, że wilgotna dłoń nam się poślizgnie na kierownicy i stracimy chwyt. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przy upadku, jak lecimy w rękawiczce i podeprzemy się o asfalt, to jednak najpierw zniszczymy rękawiczkę i przy małej prędkości jest szansa, że nie uszkodzimy sobie dłoni. To i w zasadzie tyle, bo rękawiczka z krótkim palcem specjalnie nam dłoni nie ogrzewa. Jeżeli jest chłodniej, zastosujemy rękawiczki z długimi palcami, żeby dodatkowo trochę tą dłoń ogrzać. No i jesteśmy ubrani. W zasadzie mamy już prawie wszystko, co jest nam na rower potrzebne. Zostało kilka drobiazgów. Oczywiście możemy użyć jakiegoś licznika. Początkująco możemy użyć telefonu, włączyć sobie Strawę czy Endomondo, czy różne inne aplikacje sportowe, które zliczają naszą aktywność. Możemy kupić jakiś prosty licznik w granicach 50-100 zł. W przyszłości, w kolejnych levelach pewnie zastosujemy albo specjalistyczny komputerek rowerowy, albo bardziej uniwersalny zegarek sportowy. Ale to dojdziemy do tego, tak jak mówiłem, w kolejnych firmach medium i high level. W wersji podstawowej pewnie najtańszym rozwiązaniem będzie użycie naszego telefonu. Jeżeli ma wystarczająco mocną baterię, to na godzinną czy dwugodzinną jazdę. On jest wystarczający, pokaże nam prędkość, z jaką jechaliśmy, zapisze nam trasę. Nawet możemy sobie to wrzucić na Strawę. I w zasadzie już prawie możemy wyjechać. Potrzebujemy jeszcze zabrać ze sobą wodę. No i przy rowerze szosowym... Tak, nie jeździmy z plecakiem, bo jest to absolutnie passe i w dodatku zupełnie niewygodne, bo przy pochylonej sylwetce ten plecak jeździ nam po plecach, to się zupełnie nie sprawdza. Więc musimy mieć bidon, no i ten bidon musi w czymś jeździć. Także sobie kupimy za 15, 20, 30 zł jakiś koszyk na bidon i za następne 15 do 30 kupimy sobie bidon. W ten sposób mamy taki zestaw. Jeżeli chcecie kupić jeden bidon i używać go dłużej, sugeruję kupić przezroczysty bidon i wlewać do niego głównie wodę. Bo bidony mają to do siebie, że jeżeli macie nieprzezroczysty bidon, a wlejecie do niego sok albo izotoniki i tak dalej, zostawicie to raz czy drugi, to w środku w tym bidonie powstaną takie formy życia, że już się tego używać kolejny raz nie da. I trzeba go będzie wyrzucić. Rozwiązaniem na wielokrotne używanie bidonu jest wlewanie do niego wody. Mamy koszyk z bidonem, już możemy wyjechać. Wyjechać, pojeździć, wrócić. To, co warto ze sobą wziąć, co nie jest oczywiście konieczne, bo w przypadku defektu możemy po prostu zadzwonić po kumpla, wrócić autobusem, ale spoko byłoby mieć pompkę, bo generalnie jakąś i tak będziemy musieli mieć, chyba że przed każdą jazdą będziemy latać do zaprzyjaźnionego sklepu z rowerami lub na stację podpompować sobie rower. Także tak, pompeczka, koszt od 30 do 100 zł, zapasowa dętka, jest też spoko opcją, 20 zł nie pieniądze, a jak przebijemy koło gdzieś daleko od domu, gdzie nie bardzo ma kto po nas przyjechać, czy nie bardzo jest czym wrócić, to jednak fajnie jest, nawet jeżeli nam to dużo zajmie. Oczywiście też jest film, jak wymienić dętkę, możecie to sobie tam na naszym kanale zobaczyć. To jednak dętka naprawdę potrafi uratować dzień. Czyli pompka 30 do 100, dętka 20, no ta dętka musi czymś jeździć, więc jeżeli nie włożymy jej w kieszonkę z tyłu, to za 50-60 zł torebka podsiodłowa, do niej możemy włożyć jeszcze łyżki, które będą kosztowały około 20 zł, żeby tą dętkę wymienić i ewentualnie jakiegoś multitula, taki tam jakiś prosty multitul, to jest koszt 20-30 zł, także też grosze, a warto ze sobą mieć, jeżeli nam się poluzuje siodełko czy kierownica, to sobie możemy
dokręcić. No i to tyle, jeżeli chodzi o wyposażenie początkowe. Ostatnia rzecz, którą powinniśmy mieć już w domu za kolejne 20-30 zł, 15-30 powiedzmy, to jest oliwka do łańcucha, bo oprócz tego, że rower raz w tygodniu należy napompować, to raz na 2, 3, 4, 5 jazd, w zależności od tego, jakiego używamy smaru i w jakich warunkach. O smarach do łańcucha. Też już mamy film, też możecie obejrzeć. Należy smarować łańcuch, bo nie ma nic gorszego niż rower, który jedzie na pół kapciu i jeszcze robi i-a, 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 i-a. Także pompujemy koła, smarujemy łańcuch. Cóż, to tyle. Suma, która nam wychodzi przy tych całych zakupach, jest to poniżej 4000 zł. Także myślę, że za magiczną kwotę 3999 jesteście w stanie zostać początkującym kolarzem szosowym. Dzięki. Do zobaczenia na rowerze. Pamiętajcie, że my też organizujemy w Warszawie jazdy dla początkujących, więc jeżeli już kupiliście ten cały sprzęt albo chcecie go kupić, ale boicie się, nie wiecie jaki wybrać, boicie się, że nie będziecie mieli z kim jeździć, boicie się, że te dziwne urządzenia nie spowolnią waszego roweru albo nie będą się zmieniać biegi, to zapraszamy was na jazdy dla początkujących. Jeżeli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zostawiajcie w komentarzach uwagi, tematy, które chcecie jeszcze, żebyśmy poruszyli i do zobaczenia na rowerach.